Jacek Rozenek był jednym z bohaterów wtorkowego wydania Dzień Dobry TVN, w którym opowiedział o dochodzeniu do siebie po udarze. Wywiatowała go Małgorzata Rozenek. Małgorzata i Jacek Rozenkowie w 2003 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Para doczekała się wspólnie dwójki dzieci, Stanisława i Tadeusza. Po 10 latach okazało się jednak, że ich związek nie układa się najlepiej i postanowili się rozwieść. Prowadząca Dzień Dobry TVN jakiś czas temu w rozmowie z dziennikarzem przyznała, że to był niezwykle trudny czas w jej życiu. Rozwodząc się z drugim mężem. To był bardzo trudny czas w moim życiu. Szczerze, jak teraz o tym myślę, to była to katastrofa. Zmieniło się jednocześnie wszystko, moja sytuacja osobista i zawodowa, bo to zbiegło się z rozpoczęciem zdjęć do perfekcyjnej, mówiła. W 2019 roku życie rodzinne Rozenek po raz kolejny się skomplikowało, gdy okazało się, że Jacek Rozenek miał udar. O historii jego choroby i procesie dochodzenia do siebie sam aktor opowiedział na antenie Dzień Dobry TVN. Co ciekawe, wywiad z Jackiem przeprowadzała jego była żona Małgorzata, wciąż gwiazda TVN, choć już nie od sprawdzania kurzu na szafce. Jacek Rozenek dostał udaru na autostradzie, w drodze na konferencję. W rozmowie z Małgorzatą opowiedział, że obudził się dopiero po ponad 3 godzinach, gdy znalazł go pracownik. Rozenek wspominała ten czas, mówiąc o telefonie od lekarzy, którzy zadzwonili do niej, że stan zdrowia jej byłego męża nie jest najlepszy. Jeżeli pani chciałaby, żeby chłopcy pożegnali się z tatą, to proszę przyjechać. Nie wiedziałam, co się dzieje, to poczucie, że dzieci mogą stracić ojca. Opowiadała wzruszona Małgosia nie ukrywała, że mimo rozstania Jacek pozostał ważną osobą w jej życiu. Przede wszystkim z uwagi na dzieci, jest osobą niezwykle ważną i będzie do końca życia bardzo ważną w moim życiu. Udało nam się zachować ten szacunek do siebie, to poczucie, że mamy wspólne dzieci. Deklarowała na antenie, Jacek Rozenek wspominał, że lekarze podpięli go pod urządzenia i czekali, aż zejdzie. Dodał, że mimo że dzisiaj jest już samodzielny, to nie ustaje w walce o powrót do pełnej sprawności. Wyjawił, że miał problemy z pamięcią, ruchem, a w rehabilitacji i dochodzeniu do siebie pomaga mu 60-kilogramowy pies Bunio. To właśnie on wymusza na nim aktywność i zachęca do spacerów, on daje mi wszystko, mówił z wdzięcznością o czworonożnym przyjacielu. W powrocie do sprawności pomaga mu także trener Piotr. Na antenie mężczyzna przyznał, że fakt, iż Jacek był wcześniej wysportowany, z pewnością pomaga mu w powrocie do formy, robi ogromny postęp, na pewno to, że był wytrenowany, pomaga, bo miał pamięć mięśniową.
Różnica jest kolosalna, mówił Rozenek. Przyznał, że udar tak naprawdę uzmysłowił mu, że posiadanie dużych pieniędzy a nie posiadanie ich wcale tak naprawdę się między sobą nie różni. Teraz aktor stara się również pomagać innym osobom, które przeszły udar. Teraz jeżdżę po ośrodkach i rozmawiam z udarowcami. Są ludzie po 10 latach po udarze, którzy siedzą na wózkach, a mogliby wstać. Powinni chcieć żyć, niezależnie od wszystkiego, chcieć poruszać się normalnie, nie na wózku, nie z kulą, to jest do załatwienia. Nie wolno się poddawać, mówił na antenie.